Ewa, czy kiedykolwiek przedtem ruszałaś stopami? Nie. To jest pierwszy raz. Tak. Czy kiedykolwiek przedtem ruszałaś kolanami? Nie. Kolana, ścięgien nie ma. Można mnie w tej chwili nawet rozebrać. Są blizny pod kolanami. Masz ścięgna. Ścięgna. Mam ścięgna. Pokaż, jak ruszasz stopami. Amen. Chwała Panu Jezusowi. Chwała Ci, Jezu. Amen. Bez ścięgien się nie chodzi. Chcę, żebyście trwali w wierze i wycofywali. To, jak działa wiara, jest stałą rzeczą. Ewa swoją wiarą powołała sobie ścięgna i zlikwidowała przepuklinę, która będzie jej się wchłaniać i zniknie zupełnie. Swoją wiarą. On powiedział: czegokolwiek zażądacie w imieniu moim, czyli będąc moimi przedstawicielami, to choćby to nie istniało, stworzę to dla was. Tak mówi Słowo Boże. To jest Bóg. Mało ludzi rozumie to słowo. Ludzie myślą, że tu chodzi, że od Boga czegoś się żąda. Od Boga się niczego nie żąda. Te słowo nie mówi, że się żąda czegoś od Boga. Wsłuchajcie się w te słowo. Czegokolwiek zażądacie, będąc moimi przedstawicielami. Tam nie jest napisane, że to się żąda od Boga. Żąda się od diabła, aby oddało. Amen. Żąda się od diabła, aby się wycofał. I kiedy chrześcijanin tak zażąda, to choćby coś nie istniało już, bo diabeł to zniszczył, to Bóg powoła to do życia od nowa. O tym mówi to słowo. To słowo nie mówi o żądaniu od Boga. To słowo mówi o zażądaniu jako przedstawiciel Boga od diabła, który coś zabrał, zniszczył, ukradł. Bóg mówi: zażądaj od Niego w moim imieniu. A nawet gdyby On to zniszczył doszczętnie, to ja stworzę rzecz od nowa. Ale Ty zażądaj, bo jesteś moim pełnomocnikiem, prawnie usankcjonowanym. To znaczy w imieniu. To jest w imieniu. 2000 lat temu każdy to wiedział. Dzisiaj wiedzą. Ale Twoja wiara zażądała od diabła zwrotu Twoich ścięgien. Żądała, aby Twoja przepuklina się wchłonęła. I tą wiarą musisz żyć, Ewa. Będziesz nią żyć? Amen. I nie dasz się nikomu wybić z tego? I nie wchodź nigdy już pod żadne przekleństwo. Amen. Bez względu na to, co by ludzie mówili, nawet najbliżsi. Ja uwielbiam święte imię Twe. To jest Daniel, syn tej kobiety. Ona wiele lat już nas słucha i przyjeżdżała do nas od bardzo dawna. Daniel, powiedz, czy mama ruszała tak nogami, jak teraz rusza? Mama nigdy tak nogami nie ruszała. A czy mama tak kiedykolwiek poszła w domu? Nie. To się nie zdarzyło nigdy? Nie. Okej, módlcie się dalej. Chcę, żebyście się modlili, Kościele. Dziękuję Ci, Daniel. Boże mocy, uwielbiajcie Boga. Majestatu.